Już od niepamiętnych lat ludzie starali się pozostawać po sobie wizerunek w różnych takich formach, to od, począwszy od malowideł jakichś takich naskalnych, płaskorzeźby, pomniki, jakieś posągi. I to były różne takie względy, religijne, wyznaniowe, albo po prostu zwykła taka próżność. Z czasem rozwoju tej technologii, cywilizacji, powstawały coraz ciekawsze farby. W momencie, kiedy powstawały obrazy, wizerunki tych ludzi stawały się takie bardziej naturalne, rzeczywiste, jak odbicie lustrzane. Ale w tym wszystkim był jeden, jedyny problem. To wszystko było przeznaczone dla ludzi znanych, sławnych, monarchów, ludzi bogatych. Ale nadszedł taki moment, kiedy na utrwalenie tych swoich wizerunków mógł sobie pozwolić każdy. I to była epoka fotografii. Bielawa, jako wtedy wieś, nie pozostawała w tyle i też miała swoich fotografów. Jednym z takich fotografów był pan Rogeri, tak, tak. Dziwne nazwisko, jak na okręg taki dawny niemiecki. Może coś więcej na temat tego pana. Stoimy akurat tutaj przed atelier rodziny fotografów bielawskich Rogeri. Będziemy się posługiwać taką po niemiecku nazwą Rogeri, bo też niektórzy wymawiają Rogeri. Utrwalamy to Rogeri. Rodzina fotografów Rogeri zaczyna się w Mirsku. Takim protoplastą rodziny fotografów był Edmund Theodor Rogeri, który urodził się w 1854 roku w Żarach jako syn malarza na porcelanie. Czyli ta fotografia gdzieś z pokolenia na pokolenie oscylowała wokół w ogóle malarstwa. Tenże Edmund Rogeri w Żarach był pejzażystą, no i fotografem. Theodor Rogeri i jego żona Henriette Paulina Louise z domu Hain, razem oni przeprowadzili się do Bielawy. Najpierw po drodze jeszcze przemieścili się do Mirska. Tam im rodzina się powiększyła. Mieli czwórkę dzieci, z czego z całej rodziny, z całej tej czwórki synów najbardziej się nam tutaj zasłużył w Bielawie Guido Rogeri, który został także fotografem. I to ojciec i syn prowadzili tutaj zakład fotograficzny, atelier pod nazwiskiem Rogeri. Tu ten moment, kiedy on osiedlił się w Bielawie, ten budynek tu istniał, czy oni wybudowali go dla siebie na własne potrzeby? Czy coś wiadomo? Wybudowali na własne potrzeby. Przyjechali, osiedlili się, wybudowali dom mieszkalny i atelier. Ale zobacz, biorąc pod uwagę dzisiejsze czasy, zobacz, mało by było takich desperatów, którzy chcieli wybudować się w pobliżu cmentarza. W pobliżu to nawet za mało powiedziane, bo przecież ten dawny, stary cmentarz ewangelicki, który był za ścianą, to nawet nie był w pobliżu, bo ściana tego budynku, ta tylna, dosłownie jest przyklejona do ściany cmentarza. To też było takie, no nie wiem, może wtedy inaczej patrzano na to, nie? Żeby w takim bliskim środowisku cmentarnym się budować. Tutaj dotykasz niezwykle ważnej rzeczy. Fotografowie wybierali do osiedlania się, do zbudowania własnego atelier właśnie przy drodze najbardziej atrakcyjnej dla fotografa, a to była droga prowadząca z
ze stacji kolejowej Oberbahnhof, tak, czyli ta górna stacja kolejowa Bielawy, w stronę rynku centrum miasta, czyli przy ulicy Dworcowej fotograf miał największą ilość klienteli. Ludzie przyjeżdżali i wyjeżdżali i zawsze gdzieś tam był moment taki, że chcieli zostawić jakby przekaz, informację, zdjęcie wykonać sobie wspólnie w gronie rodziny. Tak, ten moment, kiedy ta kolej w Bielawie powstała, rzeczywiście był dla niego taką sytuacją, że tych klientów mogło być więcej, tym bardziej, że ludzie też już przyjeżdżali, bo mieliśmy w Bielawie tą wieżę obserwacyjną na górze parkowej. To też jest z tej prostej linii, gdzie tu przyjeżdżali i kierowali się, też mogli chcieć uwiecznić to, ten swój pobyt w Bielawie. Ale też wydaje mi się, że dużo osób, powiedzmy, tych takich bardziej lepiej sytuowanych, tych takich bardziej znamienitych mieszkańców Bielawy też tu do niego zaglądało, bo przecież jego budynek znajduje się naprzeciw dawnego kasyna. I ci ludzie, którzy byli w tym kasynie, też może mieli taką chęć uwiecznienia tych swoich wizerunków. To miejsce kulturalne, zakładowe, spotykali się tutaj i pracownicy, i administracja zakładowa, a także być może i sam właściciel, dirigowie przychodzili tutaj, także u niego wykonywali zdjęcia i formy zdjęć pocztówkowych. Wspomniałeś o cmentarzu. Ja myślę, że cmentarz nie tylko nie przeszkadzał, ale pomagał, bo była cisza i spokój. Chyba bardziej głośne towarzystwo by bardziej przeszkadzało niż spokojny cmentarz. Ale powiem ci, że też nie pomyślałem o tym. W tej chwili tak mi przypomniały się te stare zdjęcia. W pewnym okresie naszego życia, tego powojennego i zarówno tego też przedwojennego, była taka moda na robienie sobie zdjęć z nieboszczykiem. To dzisiaj tak się wydaje takie okrutne dosyć, nie? I już niefajne. Ale masa jest takich zdjęć, że trumna otwarta, nieboszczyk sobie leży, rodzina koło niego i pięknie sobie robią zdjęcie. Także myślę, że dzięki temu cmentarzowi też sporo takich zdjęć mogło wtedy powstać. Mogło być. Ja też bym się pokusił tutaj o taką analizę, jak jest zbudowane to atelier ze względu na światło. Bo trzeba pamiętać, że jeżeli przeprowadził się tutaj do Bielawy w 1891 roku, to jeszcze tego światła elektrycznego nie było. Były świeczki, były lampy olejne, gazowe, było światło gazowe ewentualnie, tak? A światło elektryczne dopiero później. Czyli jego praca musiała się opierać na tym trudniejszym oświetleniu. I być może to jego atelier miało światło z każdej strony, przynajmniej od wschodu, południa, czyli to najciekawsze i troszeczkę południowy zachód. To najciekawsze oświetlenie, tak? Dzisiaj fotografia bardzo się zmienia. Fotografowie, ze względu, mi się wydaje, na pszczółka. Osa. Osa. Osa jest niegroźna. Ze względu na brak chyba takiej pracy, bo przecież te ogólnodostępne aparaty w telefonach, czy jakieś przenośne, kompaktowe różne, ludzie sami już robią sobie zdjęcia. Mało kto chodzi do fotografa, chyba że zrobić zdjęcie do dowodu. Ale jak na tamte czasy, to wydaje mi się, że był takim protoplastą. Zapoczątkował też u nas współpracę nie tylko z ludźmi, którzy przychodzili do niego, ale też na przykład z architektami. Z architektami, z wydawcami pocztówek też w tym kierunku działał na pewno. No był znany, a przez to, że był znany ze swojego profesjonalizmu, współpracował z wieloma innymi twórcami bądź ludźmi kultury, którzy zajmowali się różnymi innymi dziwnymi rzeczami. Tymi dziwnymi rzeczami mogły być na przykład architektura, tak? Fotografia wspierała architekturę. Współpracował z Hansem Schlichtem, tym człowiekiem, który był odpowiedzialny za zabytki na Śląsku. Wykonywał dla niego fotografie obiektów, wykonywał dla niego fotografie przedmiotów. To wszystko dzisiaj możemy znajdować w archiwach. W archiwach dotyczących właśnie zabytków ruchomych i nieruchomych. Tak? Dużo zachowało się właśnie, szukając właśnie po internecie, dużo zachowało się tych prac, które on wykonał. No trzeba też chyba wspomnieć o tym, że na pewno jakąś popularność przysporzyła mu nagroda, którą otrzymał w Flensburgu. Na targach jakieś tam targi fotografii odbywały się. I to chyba była druga albo trzecia nagroda, nie pamiętam, ale no w sumie też taki, no przecież Flensburg, gdzie aż tam północ, do Danii jak wyjeżdżamy,
kawał drogi. O tych nagonach wiemy szczątkowo. Postać i ojca, i syna Teodora i Gwidona Rogeri nie doczekała się takiej monograficznego wydania publikacji żadnej. Są tylko artykuły, notki i tak naprawdę jeszcze niewiele wiemy. To, że te dwie nagrody, czy tam trzy nagrody, to tylko na podstawie zachowanych pocztówek z nadrukiem z tyłu. A ile tych nagród było, trudno powiedzieć. Być może przez całe życie więcej ich zdobył, a my mamy jeszcze taką małą wiedzę na temat. No oczywiście, żeby ktoś nie pomyślał, że go tak w jakiś sposób gloryfikujemy, to nie był jedyny fotograf w Bielawie, było też wielu innych, o których też kiedyś opowiemy. Jak nie kilkunastu, załóżmy, w jednym czasie pracujących. O których też kiedyś opowiemy i gdzie mieli swoje atelier, na przykład na Dolnej Bielawie. Ale budynek sam w sobie, jak widać, jest świetnie odrestaurowany. Zachowały się oryginalne elementy w postaci wiatrowskazu z datą budowy. Jakieś takie elementy metalowe też na dachu, ozdobniki. Jest świetnie zrobione. No i drzwi wejściowe do lokalu, który w tej chwili się tutaj znajduje obok, jakiś gastronomiczny, też widać są odrestaurowane i są oryginalne. Mhm. Lokal w ogóle znajduje się właśnie w tym atelier. No i spójrz, mamy godzinę którą? Masz zegarek? Za 20 po 11. I zobacz, jak słońce pada. Centralnie pada w okna atelier. Czyli od wschodu poprzez prawie południe do południowego zachodu to słońce jeszcze tu operuje. Czyli w godzinach pracy. To godziny pracy dla fotografa są najbardziej ważne. Pytanie też, od kiedy zaczął używać światła elektrycznego do pracy fotografii? 1909 rok fotografował już z zastosowaniem światła elektrycznego. I teraz pytanie, jeżeli wiemy, że w Bielawie w 1883 zabłysło światło w domu prywatnym, a w 1897 roku w lokalu w gospodzie Kaiser Wilhelmshöhe w Kamieniczkach ulica Korczaka, to możemy przypuszczać, że te światła zabłysły z elektryczności produkowanej przez jakąś prądnicę, przetwornicę najpewniej z jakiegoś silnika parowego. Innej możliwości nie było, bo nie było jeszcze elektryfikacji, nie było sieci przesyłowej do prądu. Pytanie też teraz, w którym roku prąd był przesyłany linią energetyczną. Czy 1909 rok, kiedy Gwidon Rogeri i Edmund Rogeri zastosowali światło elektryczne w fotografii, czy już była linia, czy też stosowali to z napędu jakiegoś parowego poprzez przetwornicę. Wiedzmy jedno, że tak jak mało wiemy o Teodorze i Gwidonie Rogeri, tak mało wiemy o zdobyczach elektryfikacji na przełomie XIX i XX wiek. Ta wiedza jest skrzętnie gdzieś tam jeszcze w archiwach pochowana. I tak naprawdę niewiele wiemy, jak bardzo mocno wykorzystywano tą elektryczność. I tak jak często wspominamy, że w tym, co robimy, bardzo pomocna jest wyobraźnia. To teraz ktoś, kto w życiu... Ja robiłem w latach 80. sam zdjęcia, sam wywoływałem. I teraz ktoś, kto tym się trudnił, czy teraz to robi, niech sobie wyobrazi, że pracuje bez elektryczności. Mhm. Też jakie to było wyzwanie. No ale wiadomo, że człowiek potrafi się przystosować do wszystkiego. Sama chemia i światło dzienne, tak? Niezwykle trudno zrobić taką fotografię, uprawiać taką fotografię. No i to wiadomo, każdy błąd był drogi. Drogi, bo materiały, pomyłka była równoznaczna z tym, że trzeba to wyrzucić. To nie jest tak jak dzisiaj fotografia cyfrowa. Pstryk, on nie podoba mi się, usuwam. To zdjęcie, każda pomyłka kosztowała go finansowo. Dzisiaj robienie zdjęcia aparatem cyfrowym to jest komercja. Dawniej zrobić zdjęcie i pomylić się, to w zasadzie to był błąd w sztuce, a nie w komercyjnym przetwarzaniu. Tak. To był błąd w sztuce i to należało do ludzi, którzy rzeczywiście znają się na profesji. Bo taki błąd nie każdy mógł popełnić. Taki błąd mogła popełnić osoba znająca się na temacie, na swoim zawodzie. Nawet błędy popełniają tutaj ludzie, którzy są fachowcami. Ciekawa też, wrócę może jeszcze do lokalizacji. Ciekawe miejsce jest, gdzie ten budynek stoi. Wiadomo, że wjeżdżając do Bielawy, ta dawna Bielawa i ta współczesna,
to ma dwie takie najdłuższe ulice. Ulice Wolności i Żeromskiego. Dwie ulice sąsiadujące z sobą. Mhm. I ciekawe jest, że te dwie ulice w tym samym punkcie prawie kończą swoją nazwę. Ulica Wolności przed Urzędem Miasta, a ulica Żeromskiego tu na tym skrzyżowaniu. Dalej to jeszcze jest ulica dawna Hempla, teraz Grabskiego. I zakończyły tutaj ulicę swoje nazewnictwo, chociaż one dalej idą, ta jedna do tej górnej, powiedzmy, przełęczy na Korczaka, tamta druga ulica do ulicy Nowobielawskiej. No a ten punkt, no możemy tylko sobie gdybać i tak domniemywać, że przypadek chyba, że tu się wybudował. Czy lokalizacja miała wpływ dla niego osobisty, czy po prostu to był przypadek? Nie wiadomo. Myślę, że osobisty. Tyle tylko trzeba pamiętać, że żeby tu się osiedlił, to musiała być parcela gotowa do sprzedaży. Nie ulega wątpliwości, że nie byłoby wolnej parceli, wolnej przestrzeni, nie osiedliłby się tutaj. Mamy przykład drugiej ulicy kolejowej, Unterbahnhofstrasse, która też przecina w zasadzie ulicę dzisiejszą Żeromskiego i ulicę Wolności. Tam też fotograf się ulokował, tuż przy samej stacji kolejowej. Trzeba wiedzieć, że ta ulica Oberbahnhofstrasse, czyli dzisiejsza ulica Sienkiewicza, to była jedna z najbardziej gwarnych ulic. To tutaj pociągiem przejeżdżali ludzie, którzy chcieli zwiedzić okoliczne turystyczne atrakcje. Chodzili na górę Krasnoludków, na wieżę widokową, ale też tutaj przejeżdżali ludzie, którzy zatrudniali się w fabrykach przemysłu włókienniczego. Ogromne rzesze ludzi, przyjeżdżających, wyjeżdżających. Ta ulica była gwarna. Chyba jedna z najbardziej gwarnych ulic. Tutaj był w zasadzie taki pasaż ludzi zdążających do miasta i wyjeżdżających. Tak, w momencie właśnie jak pokazał się ten pociąg, tak jak mówisz, na pewno wiele ludzi dojeżdżało do pracy. Dowodem też jest tego, gdzie dwa lata temu sąsiad w budynku obok remontował podłogę i pod podłogą znalazł bilet kolejowy. To był bilet pracowniczy, dwutygodniowy i na trasie z Dzierżoniowa do przystanku na Dolnej Bielawie. Czyli pisało na nim, że pracowniczy, czyli no pokazuje, że ludzie dojeżdżali też do pracy. Mhm. Do pracy, no ale przy okazji, no właśnie, fotograf, nie fotograf. Lokalizacja bardzo dobra. Teraz pytanie, na jakie zdjęcia możemy trafiać? Na jakie zdjęcia trafiasz Edmonda i Guidona Rogeri? Do tej pory to, co udało mi się, to tak, jest kolekcja zdjęć rodziny Dierigów. Można powiedzieć, domniemywać może nawet, że był ich rodzinnym fotografem. Zdjęcia jakieś indywidualne ludzi, ale to z tego, co widać, to jakieś zdjęcie oficerskie, jakieś rodziny, ale też są zdjęcia, są pocztówki, panoramy miasta, też coś takiego, nie? Zachowały się też zabawy, na przykład występy teatru, wystawiające jakieś sztuki, wspólne zdjęcie na scenie. No, fotografowali się tutaj przyjeżdżający i wyjeżdżający i mieszkańcy, lokaje, kobiety z wózkami, mężczyźni, tak jak powiedziałeś, w uniformach wojskowych, wyjeżdżających na front, wracających na front, rodzina Dierigów. Trzeba zwrócić uwagę, że częste zdjęcia były robione w atelier. Duża część była robiona poza atelier, w mieszkaniach, w domach. Zdarzają się zdjęcia robione w szklarniach, tak? Ciekawostki. Ktoś posiadał jakąś świetną kolekcję swoich, no nie wiem, ogórków, tak? Mamy takie zdjęcie, że człowiek się chwali w szklarni swoimi płodami rolnymi, tak? No i te zdjęcia architektury i przedmiotów zabytkowych, które wykonywał dla Hansa Schlichta, tak? Wiesz, jedno mnie cieszy w tym akurat, co dzisiaj pokazujemy, robimy, bo wiem, że już z tego doświadczenia, z tych filmów, co żeśmy do tej pory nagrali, że wielu ludzi będzie zaskoczonych. Mieszkańców Bielawy, tych, którzy wyjechali, obecnych, że będą komentarze. Tyle razy przechodziłem w życiu, bym nie przypuszczał, że to fotograf, myślałem, zwykły budynek jakiś taki jest. Wiele jest takich miejsc w Bielawie, że ludzie nie zdają sobie sprawy, jakim ciekawym, historycznym miastem jesteśmy. Jeszcze takim czynnikiem, że rodzina fotografów Rogeri przeprowadziła się do Bielawy, było to, co zawsze musimy podkreślać. Miasto przemysłowe, w zasadzie no, jeszcze wieś, tak. A od 24 miasto, to jest ogromna liczba mieszkańców. Ta miejscowość miała więcej mieszkańców niż miasto powiatowe.
to potężna liczba mieszkańców to była klientela. Dlatego tu się przeprowadził, a nie do Dzierżoniowa. To tu się przeprowadził, mając do wyboru, nie wiem, we Wrocławiu, gdzie konkurencja innych fotografów byłaby większa. Dlatego posiadając już jakieś zdobycze fachowe, posiadając nagrody, posiadając kapitał, świetną decyzją było przyjechać tutaj do tego miasta, tu zainwestować i tu osiąść na stałe z rodziną. Myślę, że też intuicja. Intuicja może przewidział, że tu, gdzie przyjeżdża, to jest taka osada, wieś, w przyszłości miasto rozwojowe. Mm-hmm. I widział potencjał. No troszeczkę życie rodziny Rogeri się pokomplikowało, ponieważ czas II wojny światowej pokazał to, że kolejne pokolenia mężczyzn poszły na wojnę. Poszły na wojnę, z której nie wróciły. Rodzina z końcem wojny jakby się rozsypała. I tu jest jakby tragedia, że człowiek ma wpływ na to, co robi, ale wielkie wydarzenia wojenne tak naprawdę decydują o życiu człowieka. Żyjesz lub nie żyjesz, tak? I to było w tym przypadku. Mężczyźni, młodzi mężczyźni w latach 40. wyruszyli na wojnę, zostali powołani, chcieli lub nie chcieli, nie wiemy tego, zginęli. I tak się skończyła tutaj rodzina fotografów. Wiele takich przypadków jest ludzi wybitnych, można powiedzieć, w Bielawie, którzy właśnie w taki sam sposób skończyli, jak mówisz, że piękne rzeczy pozostawili po sobie i właśnie wybuch tej wojny zakończył ich pracę i działalność na rzecz miasta.